Szanowni Państwo, jedna z naszelnych test tej encykliki mówi, że wszystko jest ze sobą połączone, więc jeżeli ja przedłużę wykład, to całe spotkanie się przedłuży i w ten sposób wpisujemy się w tę encyklikę bardzo, bardzo mocno. Chciałbym, żebyśmy na początku wyobrazili sobie taki, czy przytoczyli taki obraz, ponieważ jestem przekonany, że każdemu z nas on jest bliski, każdemu z nas zdarzyło się przynajmniej raz w życiu biec albo przechadzać się wokół trasy szybkiego ruchu, po której jeżdżą samochody. I przypomnijcie sobie Państwo, co możemy na tej trasie, czy obok tej trasy znaleźć. Często, niestety, widzimy tam wyrzucane przez kierowców, pasażerów samochodów, różnego rodzaju pojazdów, niepotrzebne im rzeczy, tak? A więc torebki po fast foodach, butelki po napojach, pudełka po papierosach. Pytanie jest jedno, czy ci ludzie, którzy wyrzucają te rzeczy, jadąc samochodem, nie wiedzą, co robią, czy nie mają świadomości tego, że w tym momencie dokonują, powiedzmy, czyny pewnego nagannego. Idąc po ulicy, po wrocławskim rynku, dzisiaj już nikt tak nie zachowa. Nikt nie wyrzuci butelki, tak? A jadąc samochodem, wydaje się to o wiele prostsze. Dlaczego? Dlaczego wielu ludziom wydaje się to prostsze? Odpowiedź, z jaką się spotkałem w czasie jednego z takich spotkań, powiem szczerze, bardzo mnie zaskoczyła, aczkolwiek coś w niej jest. Otóż ktoś, kto mi odpowiedział na to pytanie, powiedział tak: dlatego, że ci ludzie nie widzą konsekwencji swoich czynów. Jadąc z prędkością 60 na godzinę czy 100 na godzinę, w momencie, kiedy ty wyrzucasz cokolwiek przez okno, zanim to coś spadnie na ziemię, ty już jesteś kilkadziesiąt metrów do przodu. Nie widzisz tego, co się wydarzyło. Nie masz świadomości tego, co zrobiłeś. Idąc po ulicy, rzucając butelkę, ty to widzisz. Widzisz, że ona tam leży, zaśmieciłeś rynek, ulicę i tak dalej. Jadąc samochodem, nie zauważasz tego. I rozpoczynam od tego obrazu, bo dokument, nad którym się zatrzymujemy, mam wrażenie, jest takim momentem, w którym papież Franciszek bierze nas za rękę i przeprowadza nas właśnie wokół takiej trasy. Znaczy mówi, zobaczcie, jakie są konsekwencje czynów człowieka. Zobacz, do czego mogą doprowadzić twoje czyny. Bo papież cały czas mówi, że nasze życie dzisiaj na ziemi przypomina właśnie życie takiego człowieka, który pędzi samochodem. Jest wpatrzony tylko w przednią szybę, jest wpatrzony to, co jest przed nim, jakby nie widzi, jakie skutki wywołują jego czyny. A czyny te, papież Franciszek mówi, coraz częściej wpisują się w taką logikę, którą on nazywa mianem kultury odrzucenia. W wielkim skrócie, bo nie mamy na to czasu. Ta kultura opiera się na bardzo jasnym stwierdzeniu. Użyj i wyrzuć, tak? Znaczy korzystasz z tego do momentu, kiedy ci jest potrzebne, jak ci jest niepotrzebne, to po prostu możesz się tego pozbyć. To wystąpienie dzisiaj zatytułowałem Czytać, modlić się i żyć encykliką. Dlaczego? Dlatego, że musimy mieć świadomość, że teksty Kościoła, teksty oficjalne teksty Kościoła nie są po to, żebyśmy je tylko i wyłącznie intelektualnie zrozumieli. One nie są po to, żebyśmy sobie poszerzyli jakieś informacje na dany temat. Może nawet w pierwszym odbiorze przyjmują taką formę, to jednak one zawsze mają prowadzić do jakiejś zmiany, naszej zmiany wewnętrznej i zmiany wewnętrznej. Dlatego powiedziałem, potrzebujemy ten tekst nie tylko czytać, ale właśnie jakoś go przyjąć. On ma nas jakoś przemienić wewnętrznie, to jest ta modlitwa ogólnie przyjęta, czy ogólnie nazwana, i żyć. Czyli on ma nas przemienić jakoś zewnętrznie. I wiecie, kiedy się czyta ten tekst, to można zauważyć w nim taką metodologię czy pedagogikę, którą Bergoglio stosował jeszcze zanim został papieżem. Ta pedagogika, czy ta metodologia Bergoglio jest widoczna, kiedy on się wypowiada na wiele różnych tematów. Jednym z takich tematów jest korupcja. Papież Franciszek kilkakrotnie wypowiadał się na temat korupcji w Argentynie, na temat korupcji w swoim kraju. I mówi tak, że wszyscy się zgadzamy. On mówił do swoich rodaków. Wszyscy się zgadzamy, że jesteśmy świadkami zachowań niezgodnych z prawem, zarówno przez pojedyncze osoby, jak i przez całe grupy. Następnie papież dostrzega, że w mentalności wielu ludzi ta korupcja stała się czymś akceptowalnym, stała się czymś, co jest jakby jakąś częścią życia społecznego i wielu się na to zgadza. A ostatnim akcentem tego wykładu jest stwierdzenie, że tak naprawdę przyczyną korupcji jest kryzys moralny, którego fundamentem, papież mówi, jest skorumpowane serce. Zwróćcie uwagę, że Bergoglio mówi tak, że problem społeczny określany mianem korupcji swoje źródło bierze w tym, że człowiek staje się sam dla siebie punktem odniesienia.
sam dla siebie jest punktem odniesienia, podczas gdy mówi tak, że serce człowieka będzie prawdziwie sercem wtedy, kiedy zawsze może się odwołać do czegoś poza sobą albo do kogoś poza sobą. I dlatego mówi, że pożądane są nie tylko doraźne działania ograniczające korupcję, ale mówi, pożądane są całe procesy zmieniające mentalność ludzi, zmieniające ich spojrzenie na samego siebie, zmieniające ich spojrzenie na świat. I takich wykładów, czy takich wypowiedzi Bergoglio znajdziemy naprawdę, naprawdę bardzo wiele. Dokładnie z taką samą pedagogiką, czy z taką samą metodologią mamy do czynienia w Laudato Si. Jej naczelną tezą, jak powiedziałem już, jest stwierdzenie, że wszystko jest ze sobą połączone. Jeżeli to Państwo zapamiętają z tego mojego przedłużenia, to wystarczy. Znaczy, chciałbym, żebyście zapamiętali więcej, ale jeżeli to zapamiętacie, to będzie wystarczające. Wszystko jest ze sobą połączone. Mówiąc wszystko, mam na myśli wszystko i wszystkich. To znaczy my, każdy z nas jest częścią jakiejś większej całości. I teraz Bergoglio mówi jasno. Jedna często dla nas wydaje się pozornie drobna zmiana, która niczego nie wnosi. Ona pociągnie za sobą kolejne zmiany i to takie zmiany, których my się nie spodziewamy. Papież mówi jasno, że rodzina ludzka jest jedna, zamieszkuje jeden wspólny dom. I w tej encyklice Laudato Si każe nam myśleć właśnie o tych połączeniach, które są między nami. I zwróćcie uwagę, że wiele razy w Laudato Si znajdzie się takie stwierdzenie, że u podstaw kryzysu ekologicznego leży przede wszystkim kryzys duchowy. Papież mówi degradacja etyczna i kulturowa. Bardzo podobnie wypowiadał się kardynał Turkson, to jest kardynał z Gany, mówi się o nim, że jest społecznym sumieniem Kościoła, kiedy prezentował encyklikę na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. On powiedział, że największe wyzwanie, jakie stawia nam encyklika, to nie wyzwanie naukowe czy technologiczne, ale najpierw problem ludzkiego umysłu i problem ludzkiego serca. I mówi tak, Franciszek mówi o problemach ekologicznych, prawnych, politycznych, naukowych, ale podstawa kryzysu jest w relacjach z Bogiem. Jeśli człowiek szanuje i kocha Boga, będzie szanował i kochał Jego stworzenie. Turkson mówi tak, jak traktujesz Pana Boga, przepraszam, jak traktujesz Boży dar, a takim jest świat, który dostaliśmy od Boga za darmo, to pokazuje, kim jest dla Ciebie Bóg, jak Ty tego Boga traktujesz. I papież mówi jasno, że powody, dla których jakieś miejsce zostaje zanieczyszczone, wymagają analizy funkcjonowania społeczeństwa, jego gospodarki, jego zachowań, jego sposobu rozumienia rzeczywistości. Bo Franciszek tłumaczy, nie ma dwóch odrębnych kryzysów, ekologiczny czy środowiskowy i społeczny, tylko jest jeden kryzys, ekologiczno-społeczny. I on te źródła swoje ma w tej logice, użyj i wyrzuć. To jest logika, która czyni człowieka absolutnym władcą wszystkiego, co istnieje, pozwala mu jako taką naczelną zasadę stosować jedynie zaspokojenie własnych potrzeb, bez oglądania się na innych, bez oglądania się na normy. I papież mówi, że człowiek, który samego siebie stawia w miejscu Pana Boga, sam decyduje o tym, co jest dobre, a co złe, otwiera sobie drogę zarówno do ograbiania gleby, do ograbiania wody, powietrza, handlu zwierzętami zagrożonymi wyginięciem, do eksperymentów na żywych zarodkach, do handlu narkotykami, do porzucania osób starszych i tak dalej, i tak dalej. Tu mam konkretne punkty encykliki, w których papież o tym mówi, jest ich co najmniej kilkanaście. I teraz tak, ponieważ wszystko jest ze sobą połączone, papież mówi, ta sama pięknego słowa używa, mizeria, którą mamy w sercu, prowadzi zarówno do znęcania się nad zwierzętami, jak i objawi się w relacjach z innymi ludźmi. Tak? I dlatego papież wzywa, żeby nie izolować tych poszczególnych problemów ekologicznych, nie sprowadzać tej kultury ekologicznej, tylko do technicznych działań, które będą podejmowane w związku z jakimś konkretnym problemem. Papież mówi, że kultura ekologiczna powinna być innym spojrzeniem, inną myślą, inną polityką, programem edukacyjnym, to są jego słowa, stylem życia i duchowości. A więc zwróćmy uwagę, że widać tutaj wyraźny postulat najpierw pracy nad zmianą myślenia, którego konsekwencją będzie zmiana działania. I teraz kierunek, który Bergoglio postuluje, mówi, że trzeba przejść od postawy konsumenckiej do gotowości do tego, by poświęcić się dla innych. Od chciwości do wielkoduszności, od marnotrawstwa
do zdolności dzielenia się oraz do ascezy, która oznacza dawanie siebie innym. Mówi, żeby ludzie bardziej pytali się nie o to, czego ja potrzebuję, ale czego potrzebuje Boży świat, który wiele razy określa naszym wspólnym domem. I mówi, że dom to nie tylko materia. Tak samo jak patrzymy na nasze domy, tworzą je konkretni ludzie, tak samo jest z domem, którym jest nasz świat. Nasza planeta to coś więcej niż materia. I w takiej optyce Franciszek mówi, prosty akt kupna produktów będziemy traktować nie jak kontrakt między sprzedającym a kupującym, jak wydarzenie ekonomiczne, tylko jak idę do sklepu i robię zakupy, to już jest też jakiś akt moralny. I ten akt już powinien się wiązać z jakimś działaniem uformowanego sumienia i odpowiedzialności za świat, który jest wokół nas. I teraz przechodzę już do zakończenia, do wyzwań, które mówi papież Franciszek, niesie ta encyklika. To znaczy do tego, jak mamy nią żyć, jak mamy zastosować wezwania, które ona niesie. Otóż przede wszystkim papież wzywa do współpracy różne środowiska. Różne środowiska i mówi, że trudno dokonać zmian w omawianej dziedzinie w oderwaniu od innych. Już sam fakt zgody na to, że mamy coś do zrobienia, że mamy jakiś problem, papież mówi, jest niezwykle ważny. Ale idzie dalej i mówi, że samo mówienie nie uzdrowi problemu. I teraz tak, wzywa do współpracy różne organizacje, łącznie z organizacjami międzynarodowymi. Tę część sygnalizuje, nie będziemy tego analizować. Ale dla nas, myślę, i dla pracujących z ludźmi młodymi, ważniejsze wydają się kolejne postulaty. Ja bym je ujął w takim jednym stwierdzeniu, że my musimy zredefiniować nasze pojęcie sukcesu. I pokazać, że sukces to nie jest posiadanie jak największej ilości dóbr, ale dokonywanie takich wyborów, które poprawią jakość życia. I w tym momencie, jeżeli uda nam się tak zdefiniować sukces, to okaże się, że przyjęcie takiego stylu życia, w której na przykład oszczędzamy energię, czy mniej kupujemy, no właśnie jest sukcesem, a nie stratą. Papież mówi na przykład o konieczności, czy postuluje konieczność korzystania z komunikacji zbiorowej, czy chociażby to, żeby się w domu ubrać cieplej, przekręcając ogrzewanie. Ja na początku myślałem sobie, papież w takim dokumencie, jakby nie było największy rangą, dokument Kościoła zajmuje się takimi drobnymi rzeczami. Poza tym, co wniesie do świata to, że ja sam przykręcę trochę ogrzewanie w swoim mieszkaniu, tak? Co wniesie do ekologii to, że ja sam zacznę jeździć tramwajem, a nie będę jeździł samochodem? Wiecie, takie myśli mi towarzyszyły, kiedy czytałem tę encyklikę, aż miałem taką możliwość wysłuchania jednego z wykładów właśnie dotyczących encykliki profesora z Minnesoty na jednym z koledży w Oksfordzie. I on odwołał się tutaj do obrazu biblijnego rozmnożenia ryb i chleba. No i Pan Jezus rozmnożył ryby i chleb dla 5000 ludzi. I ten profesor zadał nam takie pytanie, jakie myśli mogły towarzyszyć chłopcu, który miał te 5 chlebów i 2 ryby, kiedy przyszli do niego i powiedzieli, słuchaj, podziel się, bo trzeba 5000 ludzi nakarmić. Co ten chłopiec mógł pomyśleć? Że przecież te 5 chlebów i 2 ryby niczego nie wniosą. Że tak naprawdę on traci, ale nikt nie jest w stanie wykorzystać tego dla pożytku tylu tysięcy ludzi. Że tak naprawdę ten jego gest będzie niewiele znaczący. Że ten jego gest nie jest w stanie zmienić historii tych osób, które przyszły słuchać Jezusa. Okazuje się, że jest w stanie. I teraz, żebyśmy się mogli do tego przekonać, to teraz wyobraźmy sobie, że rzeczywiście w perspektywie wiary, nie mówię tutaj o tym, że jeżeli ja sam ograniczę korzystanie chociażby z tego ogrzewania, czy sam zacznę jeździć tramwajem zamiast korzystać z swojego pojazdu, to się jakoś samo z siebie pomnoży. Ale pomyślmy, co się stanie, kiedy przynajmniej połowa katolików na świecie weźmie na poważnie to słowo papieża. Dziękuję. Dziękujemy. Tak, dziękuję bardzo.